Witajcie kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Hogwarts Legacy. W poprzednim odcinku razem z Poppy odnaleźliśmy obóz kłusowników i namiot, w którym odbywały się nielegalne walki smoków. Udało nam się uwolnić jednego z nich oraz zdobyć smocze jajo. Oprócz tego oczyściliśmy trochę wioskę Hogswild z goblińskich obozowisk. A dzisiaj zajmiemy się właśnie, czym my się dzisiaj zajmiemy? Tu mamy zadanie od profesor Weasley. Muszę porozmawiać z Sofronią Franklin o znalezieniu w bibliotece księgi o natychmiastowej transmutacji i znaleźć stronę z przewodnika, na której opisano podziemną przystań. Czyli tak, mamy zebrać stronę z przewodnika i stronę z przewodnika również, a nie, stronę przewodnika z księgi o natychmiastowej transmutacji. Dobra, brzmi trochę skomplikowanie, ale pewnie taki nie jest. I za to dostaniemy zaklęcie transformacji. Dobra, zrobimy sobie to zadanie. Oczywiście będzie w Hogwarcie. Tu mamy zadanie od profesor Weasley. A najbliżej się przeniesiemy do biblioteki właśnie. Tam coś musimy właśnie zebrać, ale nie wiem, w jakiej kolejności. Jak nas tutaj poprowadzi. Aha, chyba najpierw musimy iść gdzie indziej. Tutaj sobie przeszukam jeszcze, skoro jestem. Co my tu mamy? Coś nam się tu świeci. O, to jest ta szafka z tym skrzydlatym kluczem. To znaczy, że gdzieś tutaj będzie klucz? A ja tu klucza nigdzie nie widzę. No trudno. Może gdzieś sobie lata. A może nie. Dobra, i tak będziemy musieli się tutaj wrócić. Także może jakimś cudem natrafimy na ten klucz. Tu się miałam przenieść? Nie no, dobra, to pójdę trasą. To chyba niedaleko jest. Ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Dobrze idę. Teraz już wiem. Podziemna przystań. Co to będzie? Jeszcze mnie tam nie było. Znowu Iry tak szaleje, słyszę. A tutaj czasem nie miałam teleportu jakiegoś bliższego? Oczywiście, że miałam. To dlaczego mi się nie wyświetlił na mapie? Może trzeba było ją przybliżyć po prostu. A ja jak zwykle tego nie zrobiłam. Tu jest podziemna przystań. Tutaj gdzieś... Aha! Tutaj jakieś motylki? No zobaczę. Ale jak znam życie, to... Nie uda mi się zdobyć tego. O matko. Żebym ja wiedziała, gdzie to jest. Jakby to było gdzieś w pobliżu. To jest w środku czy na zewnątrz? No tak jakby trochę w środku, trochę na zewnątrz. To raczej nie będzie tu. Chociaż jest jakby takie okienko. Może z tej strony? Ja nie wiem. Zaraz się pogubię. O, udało się! Niesamowite. I teraz, żebym trafiła do tego. Jak ja tu szłam? Tak, jak zawsze. Moja orientacja w terenie jest świetna. Dopiero tędy szłam i już zapomniałam, gdzie to było. Dobra, jest. Świetnie. I Lumos. Udało się jej. Mamy kartkę z przewodnika. Super, 29 z 50. No to troszeczkę zostało jeszcze. Dobra.
jak teraz, jest podziemna przystań. Nigdy nie widziałam tej przystani. Jest jakaś winda czy co? Chyba tak. O matko. Łodzie. Jakaś skrzyneczka od razu, 50 galeonów. A to nie są czasem te łodzie transportujące pierwszorocznych do Hogwartu? Być może. Co my tam mamy jeszcze? Coś mi tam brzęczy. O. Kartka z przewodnika jest. Podziemna przystań. Głęboko pod dziedzińcem wiaduktu znajduje się przystań dla łodzi przewożących uczniów pierwszego roku przez jezioro Hogwartu do szkoły. Tak. Czyli o tym mówiłam. O, chlup. Tam mamy kolejną skrzynkę. A będzie szybciej. O! Skrzynka przy użyciu zaklęcia Camelona. Trzeba będzie ją zrobić. Dobra. Stąd nas nie zauważy? Nie zauważy. No chyba nie potrafi patrzeć na boki. Wszystko już zebraliśmy. To jest chyba wszystko, bo... Aha, można sobie rzucić kamyczkiem. Fajnie. To chyba wszystko, bo już pierwszą część zadania mamy wykonaną. Teraz została jedynie strona z biblioteki. Jakaś. Czy księga. Nie zwróciłam uwagi. Ale tutaj myślę, że już użyjemy teleportu. Do biblioteki teraz. No i super. I potem chyba będzie trzeba iść do profesor Weasley? Ja nie wiem. Nie wiem, czemu ona mi każe zbierać to. Widocznie ma swoje powody. Tu mnie gdzieś prowadzi. Aha, na górę muszę wejść. To może wejdę tymi schodami. Okej. Boże, jakie kręte schody. O, od razu na stronę z przewodnika natrafiłam. Stary bibliotekarz. Ten portret przedstawia pierwszego bibliotekarza Hogwartu. Plotka głosi, że nie tolerował on hałaśliwych uczniów i był znany z częstego używania zaklęcia uciszającego przy najcichszym kichnięciu. O matko, nie zazdroszczę. Mamy poziom. To od razu, zanim zapomnę, przypiszemy jakiś talent. Wiedza zaklęć. Zwiększa zasięg Revelio. Perfekcyjne Protego. Mistrzostwo Protego. Perfekcyjne Protego wywołuje zadający obrażenia wybuch, który przełamuje tarczę przeciwnika. Ja nie wiem, czy perfekcyjnie robię Protego, ale kupimy. Przyda się. Dobra. Lecimy dalej. Cały czas mi coś tu dzwoni. Nie ma tu nic. Chyba nie. To już niedaleko. O, jest Sofronia. To jest ta dziewczyna, co nam właśnie kazała zrobić łamigłówkę Herodiany. Także ostatnio z nią gadałam. Że co? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. No tak, prawdziwa krukonka. A small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the Wizarding World. Ciekawe. Quiz tego jeszcze nie było. They all say they have enough with schoolwork. Oh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested.
I'll even start you off with a few of my easiest questions. I co, jak nie dam rady, to mi nie dasz tej książki? No dobra, niech będzie. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Jak nazywa się magiczne zwierzę, które wykorzystywano do gry Quidditcha przed wynalezieniem złotego znicza? Złoty znikacz, oczywiście. Nie wężoptak. Taki mały ptaszek przypominający złoty snitch. Znicz. Correct. Właśnie. The snitchet was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. No, pewnie przez to, ta gra. Which commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis, oczywiście, jak Harry Potter. Felix Felicis. Użył well go done. Wtedy, jak chciał to wspomnienie od Slughorna, chciał wydobyć. Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? O, insygnia śmierci, oczywiście. Relikty założycieli Horcruxy. The Deathly Hallows. Są te baśnie braci Bridle? Tak. The Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone and the Cloak of Invisibility. No to na razie proste pytanie, dosyć. Znicz jest najmniejszy. Tłuczek albo kafel. Ale wydaje mi się, że kafel jest większy od tłuczka. Tak. The Quaffle. Mi się wydaje. When a chaser throws the quaffle through one of three hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Czy gatunek pozwala zmienić? Podchwytliwe pytanie trochę. Pozwala zmienić wygląd, ale czy gatunek? To chyba fałsz w takim razie. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. Naprawdę? And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Chętnie bym zobaczyła te pytania. Dobra, robimy dalej. Dobrze nam idzie. Rada Czarodziejów, Międzynarodowa Konfederacja Czarodziejów, Zakon Merlina. Zakon Merlina nie, na pewno. Międzynarodowa Konfederacja Czarodziejów to jest organ nad ministerstwem. No więc Rada Czarodziejów, na pewno. The Wizards Council. That's correct. The Wizards Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which ona ma encyklopedię w głowie normalnie. Która z ras smoków jest najmniejsza? Opalooki antypocki, żmijoząb peruwiański, spiżobrzuch ukraiński. Ojejku, tego to totalnie nie wiem. Nie znam się na smokach. Może ten? The Antipodean Opale. No, I'm sorry, but the answer i co, koniec pytań? The viper tooth is a small czy dalej będzie mi zadawać, może źle odpowiedziałam? It is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? O, to proste. Hengist Woodcroft. Hengist tak, to Woodcroft. Też wspominałam przy okazji right. Odcinka o Hogsmeade. Hengist used the three broomsticks in as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Przyczajacz. Przyczajacz. Ze śmierciotulą, z widłowężem, z demimozem. Przyczajacz, jak się przyczaja, to może z demimozem. Bo demimozy się właśnie ukrywają. A demiguise. Zobaczymy. Yes. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Letherfold? Przewracające, oszałamiające, nie, zaklęcie Patronusa na dementory i śmierciotule. Będzie odpowiednie. The only known survivor of a Letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Ona naprawdę ma encyklopedię w głowie. Elemental transfiguration. Prawo elementarnej transmutacji. A żebym ja to wiedziała. Evangelina, o, nie wiem. Lavender Montmorency. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp.
One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured. A no faktycznie, było coś takiego. What does the Hogwarts motto translate to? O, coś tam, Draco, nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. Na pewno. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts tak, motto Draco dormenis. Draco dormiens numquam titillandus. Which magical creature że ono mnie to wymówić. Bazyliszek? Nie słyszałam nigdy. Popiełek? Widłowąż. Może widłowąż? Właśnie, to są takie te stworzenia, które są w tych zagadkach na drzwiach. Ten taki trójgłowy wąż, to jest chyba widłowąż. Tak. The rune's paw. That's right. According to parcel mouths, each of the rune's paws three heads. Tak, też o tym słyszałam właśnie. The left head is the planner. Każda głowa myśli o czymś innym. And the right is the critic. Where is musi być ciekawe. School of Witchcraft and Wizardry located? Mount Greylock. Tak, na tej górze. Na pewno, na well szczycie. Done. The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to Amortensia, oczywiście. Amortensia. Mam taką odpowiedź. Super. Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Już się boję. No ale give dobra. Me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Emmerich zły. Nie jak walczył przeciw jakiemuś goblinowi? Coś mi się kojarzy ten zuchwały. Egbert the Egregious. That's right. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. Mm-hmm. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Ojejku, na Quidditchu to też tak średnio. Szarża, wtyk, ogłupianie. Rękę na kaflu, gdy ten przelatuje przez obręcz. Z jakim faulem mamy do czynienia? Ogłupianie może? Stoging. The answer was actually haversacking. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Może zapamiętam. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled mana claw has the unusual side effect of causing what? Langustnika ladako. Wywołuje nietypowy skutek uboczny. Jaki? Pajęczyny u stóp, włochate uszy? Nietypowy. Może włochate uszy? No, the answer was bad luck. Native to the European coast. To jest nietypowy skutek. The effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Mimbulus mimbletonia, ślas fasolka sopohursa. Mimbulus mimbletonia. Tak, to jest taka roślinka przypominająca kaktus właśnie. Neville ją miał. O dwójka go dostał chyba? Albo od cioci? Już nie pamiętam. Jeszcze raz. Eliksir pieprzowy powstał na bazie lekarstwa stworzonego w XII wieku przez czarodzieja, który nazywał się... Jejku, nie wiem. Może Bazyl? The answer was Lymphrid Ostrichum. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Lymphrid's previous work to już cięższe pytania widzę. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the Elder Wizard tak, to kolejna baśń braci Brill. W Czarodzieju i Skaczącym Garnku stary czarodziej zostawił coś dla swojego syna w tymże skaczącym garnku. Co to takiego? Swoją różdżkę, mniejszy garnek, bambosza. Szczerze mówiąc, nie wiem. No to strzelę, może bambosza? That's correct. The story was created by Beedle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Bystroduch. W Highlandach w Szkocji, w Puszczy Amazońskiej, w Ameryce Północnej. Jejku, coś mi się kojarzy. Ale nie pamiętam, szczerze mówiąc, w Highlandach. The Scottish Highlands. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Okami and has serrated fangs and a bulletproof hide.
Who is the Muggle Knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Z fontanny szczęśliwego losu. Hrabia Amest, baron pechowiec, Sir Lancelot. Szczęśliwy los, to może pechowiec. Nie wiem. Correct. O. Śmiesznie. Asha, Althida and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Potwór z Loch Ness, na pewno. The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first minister for magic? Minister magii, Uli Gamp. Tak, o tym gdzieś czytałam kiedyś. Cadmus Peverell, nie. Ulic Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. O. You've answered all Założył of my questions. Założył i od razu zabronił. Ah, oh, it's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You should nie odpowiedziałam na wszystkie pytania. Not many students would have done so well. No, ale dzięki. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. To wszystko? O. Jejku, ile eliksirów dostaliśmy. Tutaj mamy księgę. Ale to była ta strona, którą właśnie mieliśmy chyba wziąć zresztą. Księga o natychmiastowej transmutacji. Ta księga ma za zadanie dostarczyć wskazówek uczniowi pragnącemu poznać bardziej zawiłe rodzaje transmutacji. Profesor Weasley często poleca ją zaawansowanym uczniom jako lekturę szkolną. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend transfiguration. No i zadanie wykonane. Ta skrzynka już jest odebrana. Chyba nie będziemy tu latać. Nie ma nigdzie tego klucza. Ale jeszcze zejdę sobie na dół. Była tam ta skrzynka z żetonem, a klucza nie ma. A zawsze jak byłam gdzieś w pobliżu właśnie tej szafki, to gdzieś sobie klucz latał zawsze. Rebellion. Może jak użyję Revelio, to będzie? Nie. O! Coś mi dzwoni. Coś mi tu dzwoni. Chyba, że to ta szafka mi dzwoni. Nie, no idę stąd. Idę stąd, nie będę tu czekać, aż mi się klucz pojawi przecież. To rozumiem, że mam iść do klasy transmutacji. Jest tu? Super. Nie będziemy musieli biegać i szukać profesor Weasley. I teraz jakieś nowe zaklęcie. Profesor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. A tutaj przypadkiem w tej klasie nie były jakieś drzwi z zamkiem, gdzie trzeba było użyć alohomory drugiego poziomu? Coś mi się właśnie kojarzy. Tak, tutaj jest jakieś, są jakieś drzwi z kłódką. No przecież wszyscy są cicho. Anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. Ja bym chętnie siebie samą transmutowała w jakieś zwierzę, na przykład. Ciekawe, czy będzie taka możliwość. Chociaż wątpię. Ale byłoby ciekawie. Now, you all know what to do. Tak się transmutować w jakieś zwierzę. O, uczymy się zaklęcia. A, dobra, mamy to. Może przeciwników nam się uda w coś zamienić. Nie, no pewnie nie, to zbyt skomplikowane by było. Nie na tym etapie, na pewno. Ile motylków? Możemy wytestować. Nie wiem.
Te drzwi mnie interesują, ale to jest zamek poziom pierwszy. Widocznie jak ostatni raz tu byłam, to nie miałam nawet tego odblokowanego zaklęcia. O! Prawie. Super. Co my tu mamy? Skrzynka, opończa do Quidditcha. Jakaś wielka skrzynia, płaszcz w karmazynową kratę. Wszystko słabe. O, jakaś strona z przewodnika lata za ścianą. O, list jest. Droga profesor Weasley, dziękuję za sowę. Miło mi słyszeć, że wśród tegorocznych siódmoklasistów jest wielu uczniów, którzy nie tylko są zainteresowani karierą w ministerstwie, ale również wykazują predyspozycję do zajęcia stanowisk w tymże urzędzie. Oczywiście potwierdzą to ich sumy, jednak pani opinia jest równie cenna dla naszego procesu rekrutacji. Pani doświadczenie w pracy w ministerstwie zapewniło pani wyjątkową perspektywę, za którą jestem niezmiernie wdzięczny. Wraz z upływem semestru będę oczekiwać dalszych informacji. Z poważaniem, Faris Pavin, minister magii, Londyn. No i super. Nie ma to jak czytać czyjeś listy. To pogadajmy. You wanted to discuss my progress so far this term, professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Miło mi to słyszeć. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully naprawdę? You need it anytime soon. Chyba raz go ważyłam tylko. Potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected o, nie. in any way to Professor Fig? Dalej ciągnie z tym figiem. To imagine what that was temat. Czy twoja wizyta u byłej Aurorki jest w jakiś sposób powiązana z profesorem Figiem? Nie. Nie mówiłam jej wcześniej, teraz też nic nie mówię. W sumie rozmawiam na te tematy tylko z osobami, które biorą udział ze mną w jakiejś misji. Jak już w tym siedzą razem ze mną, to nie widzę powodu, żeby im nie mówić. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. No i świetnie. O, mamy manekin. Można go w coś zamienić? Gdzie jest to zaklęcie? Jest tutaj. Zobaczymy, w co się zmieni. Motylka pewnie. O matko, nie protego. Beczkę. A jakby tak jeszcze raz? A to trzeba poczekać. O. Akurat Sebastian napisał. Aha. O. Po goblidegucku. Ktoś mówił. Nie pamiętam kto. Nie wiem, czy ta nie ta dziewczyna od Trytonów, co tam się działa. Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Dobra. W cały czas beczka się zamienia. Jakie mamy zadania kolejne? To te od Sebastiana, od tego goblina. A tu jeszcze mamy zadanie od Sebastiana. Zanim zrobimy to, to wypadałoby najpierw zrobić to. Sebastian przysłał do mnie sobie z informacją, że znalazł coś ciekawego w księdze ze skryptorium i chce o tym porozmawiać w krypcie. No dobra, zróbmy to. To tak trochę dziwnie było nie po kolei robić. Klasa obrony przed czarną magią i akurat przy klasie obrony przed czarną magią krypta.
Ustawię sobie trasę, ale tutaj będzie zaraz ta krypta. Tak. Zobaczymy, o co mu chodzi. Gdzie jest Sebastian? O jest, coś czyta. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperius curse nor the killing curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. By się wkurzył, że znowu poruszamy takie tematy. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Trzeba było to zrobić, bo inaczej byśmy tam umarli. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, kolejnego zaklęcia niewybaczalnego, czy co? Reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic. But I don't think we should tell anyone. To dobrze, jest jakaś nadzieja chociaż. She wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. No tak. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Oops. Ominous. We Czy were Ominous just wszystko słyszał? Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. Czy ja zawsze muszę być świadkiem ich kłótni? No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. Rozumiem Omnisa, ale on też powinien trochę zrozumieć, że on ma chorą siostrę. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Sam by pewnie też się tak zachował, jakby był na miejscu Sebastiana. Co ja mam zrobić? Porozmawiaj z Omnisem, gdy skończy rozmowę z Sebastianem. Właśnie skończył. Zobaczymy. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. On jak zginęli jego rodzice? Nie przypominam sobie, żeby Sebastian mi opowiadał dokładnie. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. Jakieś eksperymenty robili, czy co? What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. O, Omnis się przyjaźnił z Anne. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. No, sądząc po wizycie w skryptorium ostatnio, to może po części ma rację, ale tu jednak chodzi o Anne. It would mean a lot. No cóż, Omnis tego nie zrozumie. Sebastian też nie odpuści. Jak jest jakaś nadzieja, będzie się jej trzymać i to zrozumiałe w sumie. No nic. Dalej robimy zadania. Co to za zadanie? Mówi się mama. Śmieszne. Natty uważa, że jej mama profesor ona i mogła odkryć, co robimy. Ma nadzieję, że mama łaskawie ją potraktuje, jeśli będę przy ich rozmowie. Porozmawiaj z Natty pod klasą wróżbiarstwa. Dobra, lecimy po kolei. Mówi się mama. Ciekawe, czemu nazwali tak to zadanie. Tutaj klasa wróżbiarstwa. No tak, przecież jej mama jest nauczycielką od wróżbiarstwa.
Nie wiem, czy moja obecność coś da, no ale jeśli Nati tak uważa. O matko. Będziemy świadkiem kolejnej kłótni chyba. Ups. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. Jaki skutek uboczny tego, but mother, że się ma matkę nauczycielkę w szkole, do której chodzi. But you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabililand, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. Biedna Nati. She called you her little gazelle. Is Mama that się martwi, ale... It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts. A właśnie, to so mnie interesowało. I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands chciała. Rather freely until now. Much to my mother's chagrin. Nauczy that is tego. How I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Lucy considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. No tak. Can you choose what form your animagus will take? Oh no. Professor Weasley uważa, że wszystko jest niebezpieczne. Personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. Tak, przez chwilę. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain. And I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. A, to musi być naprawdę niesamowite. Now, then it may make sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. No, w sumie. She claims that trochę she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Po części może ma, ale... We're making good progress. We can't quit now. I agree. Jest za dużo problemów, żeby teraz się wycofywać. Even for a moment. You could have fled the moment you już discovered w tym that siedzimy, Harlow and Randwick więc trzeba sprawę dokończyć. But you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot prawdziwa gryfonka. All the time. Odważna. Thank you for being here during that rather awkward conversation. A nie ma za co. Dobra, zobaczymy, co dalej. A dokończymy może sobie te zadania od uczniów, że tak powiem. Smocza odprawa. Po uratowaniu smoczycy z rąk bandyty, kłusowników, Poppy chce ustalić nasze dalsze działania. Chce się ze mną spotkać pod trzamamiotłami. Dobra, dowiedzmy się, o co chodzi. Pod trzemamiotłami to idziemy do Hogsmeade. W sumie dawno nas tam nie było.
O nie, zniknęło mi zadanie. Czemu? Jeszcze raz. Odznaczyłam sobie zadanie normalnie. Dobra, to po prostu się tam przeniosę. Nie będę nic tam zaznaczać. Tu będzie najbliżej. Dawno nas tam nie było. Ostatnio byliśmy chyba we wszystkich wioskach możliwych, tylko nie w Hogsmeade. Poprowadzi mnie. A, to już tutaj jest, pub pod trzema miotłami. Coś tam jest na górze. Jak zawsze się trochę rozpraszam. Co tam było na górze? Mi się świeciło. A tu nie było czasem jakiegoś pomieszczenia. Co trzeba było alohomory użyć? Któregoś poziomu? Właśnie nie wiem. Tu jest wyjście już od drugiej strony. Tam dalej są schody, tak na szybko sprawdzę. Chociaż... A nie! Tutaj można się tak po prostu dostać. Ja tu wszystko zebrałam, jak już tu jestem. Chyba tak. Coś mi się tam świeci, ale to wszystko za ścianą albo na zewnątrz. W sumie to trochę jedno i to samo. Dobra, trzeba iść do Poppy. A nie tu. Schodkami w dół. Jeszcze w dół. I jeszcze w dół. Ile tu jest pięter? Trochę ich jest. Może tu mi się coś świeciło, co nie zebrałam. Nie. A widocznie to wszystko za ścianą. Dobra, słucham cię, Poppy. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange. Seemingly coming out jest of taka szansa w sumie. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures. No właśnie, bo one były posłuszne na tych walkach. Nie atakowały nikogo, tylko siebie. But we should check. And if we can find her, we can return her egg. No tak. That's a good idea. Trzeba by jej zwrócić to jajo. Nie, aby swoje dziecko była zadowolona. I didn't want to press it before. By było lepiej. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Ko jak tu odnaleźć smoka? Wygląda na to, że mogłam ci tylko przysporzyć więcej kłopotów z Victorem Rookwoodem. Dlaczego on cię ściga? Powiedzmy jej. Rookwood też już sporo z nami zrobiła. And Renrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there. Tak jak znati. Też w tym siedzi po części. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Już mamy w sumie trójkę takich jakby przyjaciół. Don't worry. I'll Nati, Sebastiana i ją właśnie. I shan't press for more details. No i po części Omnis, ale z nim to trochę cięższa sprawa. I'll let you know when I have news of her location. I hate to see a creature get put down like that. No, ja też nie. I to wszystko chyba. Będzie tropiła smoka. I może nam da znać, co dalej. A wykonaliśmy to zadanie, czy nie? Ja już sama nie wiem. Tak, wykonaliśmy to zadanie. Dobrze, myślę, że to by było na tyle. Także jeżeli spodobał Wam się mój materiał i czekacie na dalsze przygody w Hogwarts Legacy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oraz podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!